Noc już czarna, noc ponura, straszny nawet cień na murach. Noc ta trwa już lat tysiące, chociaż świeci księżyc słońce. Lecz nadzieja jest też dana, przyjdzie Mesjasz woli Pana. Bożą nocą ludzkość zbawi, ale kiedyż On się zjawi? Raduj się o ludzkie plemię, przyszedł Jezus już na ziemię. W dziecka zjawił się o sobie w nędznej szopce, On Bóg człowiek. Więc czym prędzej pospieszajcie, chwałę swemu Bogu dajcie, służcie pokłon tej dziecinie, a nagroda was nie minie. Hej pasterze, hej wstawajcie, do Betlejem pospieszajcie. Idźcie pokłon Panu złożyć, zszedł na ziemię już Syn Boży. Chyba chorzy oni może, lub nie żywi. Nie mój Boże, chrapią. To Bóg dla nich leży w żłobie, a oni tu chrapią sobie. Lecz ja zaraz ich rozbudzę. Wstawać, pasterze! Co jest? Wróg szpieg zwierzę. Nawet wyspać się nie dadzą, ale dobrze wam poradzą. Toż to jakieś zjawy przecie? Boże drogi, czego chcecie? Wysłał was, do was nas Bóg z nieba, bo nowinę wiedzieć trzeba. Niedaleko w Betlejem Mesjasz Panu przyszedł na ziemię. Mesjasz przyszedł do ludzkości, chwała Bogu w wysokości. Wieki całeśmy czekali, wciąż tęsknili, wyglądali. O, radosna to nowina, gdzie znajdziemy Boga Syna? W jakim zamku czy pałacu Bóg na ziemię wstąpić raczył? O nie, mili pastuszkowie, Pan w ubogim leży żłobie, bo do wszystkich przyszedł ludzi, nie do królów, lecz by służyć. W stajeneczce, w Betlejem, Bóg w żłobeczku cich drzemie. Z Panny jest rodzone dziecię, idźcie witać tam go przecie. Kto co ma tu najlepszego, niechaj weźmie, a do tego twoje serce Bogu złoży, to najważniejszy jest dar Boga. Już idziemy, już spieszymy, do Betlejem pospieszymy. Tymczasem w Betlejem świat się zmienił się w ciszę. Już Maryja dzieciątko do snu kołysze. Józef obok czuwa z radosnym uśmiechem. Zwierzątka Jezuska grzeją swym oddechem. Maryja cicho swemu dziecku szepce. Czemu mi mój skarbiec zasnąć ciągle nie chcesz? Czemu w dal spoglądasz, kogo ci potrzeba? Zaśnij, rzemi, zaśnij moje słonko z nieba. Nagle w środku nocy słychać głosy z dali. Co się tam dziać może? Może coś się pali? Wyszedł ze stajenki, Józef w dal spogląda. Jakich ludzi tu widzi? Ktoś tutaj nadciąga. Idzie ku nam Maryjo jakaś karawana. Może nie ludzie znać to, rzecz to niesłychana. Ale myślę, Maryjo, że to są królowie. Bo po co korony mieliby na głowie? W moim kraju hen daleko słyszałem o tobie. Witam cię, królu dziecię, położone w żłobie. Gwiazda jasna mnie do ciebie prosto prowadziła. Złoto w darze ci przyniosłem, dziecineczko miła. Ja przyniosłem ci kadzidło wonne i pachnące, by cię uczcić, Boże dziecię, na sianku leżące. A ode mnie wonna mirra dla ciebie zebrana, boś z wielkiego nieba wstąpił, aby cierpieć za nas.
Niech wam Bóg zapłaci, goście nasi mili, żeście dziś Jezusa tak pięknie uczcili. Po tych waszych darach i po waszym trudzie widzę, że z was będą pożyteczni ludzie. Niech was błogosławi Bóg przez życie całe. Poślijcie rodzicom i na Bogu chwałę. Tymczasem niedaleko w pałacu Heroda taka da się słyszeć rozmowa złowroga. Ciężki żywot jest Heroda, wszędzie zdrajcy, służba droga. Każdy pragnie abdykacji, wciąż chcą tamtej demokracji. Brawo, brawo, mój Herodzie, silne rządy są dziś w modzie. Boże, diabeł, po co wzywasz tu imienia niebiańskiego? Jestem twoim przyjacielem, dogadamy się, kolego. O czym będziemy rozmawiali? Idź precz, niech cię piekło spali. Nie chcesz ze mną mówić? Niech władzę biorą młodzi. Nie, czekaj, to był żart, mój panie czarcie. Siadaj, proszę. Powiem więc bez lania wody. Jest na świecie już król młody. W mym królestwie nowa władza. Panie szatan, pan przesadza. Mam w tym miasteczku agentów. Wciąż przynoszą mi nowiny. Nie ma groźnej tam dzieciny. Przestań ty mnie denerwować. Z kim ja muszę tu pracować? Więc naprawdę jest król nowy? Zamach stanu, brać pieniądze i uciekać. Siadaj, spokój. Słuchaj, królu, to dopiero dziecię. Możesz zaraz je tu zgładzić. Słusznie mówisz. Zabić jedno czy tysiące, każą zabić wszystkie. Dobrze mówisz, mój królu, sprawisz ludziom wiele bólu. Tak pomysły was tyranów, gorsze są niż nas szatanów. A więc rób tak, spraw się dzielnie, a zrobisz na patelnię. Do mnie, mój hetmanie! Jaki rozkaz jaśnie, panie? Wiesz, żołnierzy, niech się stanie, do Betlejem rusz, hetmanie, i tam wszystkie bez różnicy, zabij dzieci w okolicy. Co mam zrobić? Żart to jakiś? Hetmanie, jasno chyba rozkaz dany, ma być rozkaz wykonany. U Heroda on już służy lat 20, może dłużej, w ilu bitwach zwyciężył, ile razy ranny był, życie gotów oddać był. No a teraz tu zdyra dziecko, ja cię zabić, małe dziecko, co on zrobić ma, dobry Boże? Po co on takich chwil dożył, nigdy on się nie odważy. Hej, pasterze, zejść mi z drogi. O, pan hetman, co też pana tu sprowadza? Rozkaz mi wydała władza. Zejść mi z drogi, nie słyszycie? Ja nie zapłacicie życiem, zabić nawet jam gotowy. Ja wiem, rozkaz ten brzmi, tak zdyra dziecko. On tu przyszedł zabić dziecko. Nie, stójcie, on nie chce krzywdy dziecka. Obce jest mu myśl zdyra dziecka. Znam ja jego serce lepiej. Matką Boga jestem przecież. Nie wiem, czy mnie uwierzycie, lecz przysięgam na wyszycie. Obym się ja nie mógł zbawić, jeśli chciałam go tu zabić. Przyjść musiałam, ale dziecię chciałam prowadzić gdzieś i schować, przed Herodem uratować. Jeśli tak, zostań z nami, bądź nam bratem ukochanym. Zacznij Jezusowi służyć, zostań z nami jak najdłużej. Wierną służbą zbawisz siebie, zmarzysz grzechy, będziesz w niebie. Więc od dziś chcę służyć Jemu. Tak więc Jezus ocalony, a nazajutrz obie strony do Egiptu się udali. Egipt gościć będzie Boga, ale szybko minie trwoga i powrócą dni wesela. Wróci Pan do Izraela.